Przez trochę ponad pół roku mieszkałem na wyspie zwanej Majorka. Tam zdarzało mi się czasem zjeść danie nazywane paella albo iść do miejsca nazywanego playa. Pierwsze dwa słowa zapisujemy z literkami lily, ostatnie słowo z literką Y. Jeśli byłeś kiedyś w Hiszpanii, mogłeś usłyszeć przeróżne wymowy tych dwóch literek ly albo literki Y. Dlatego w dzisiejszym nagraniu pokażę Ci, jak te wymowy wyglądają, a także zobaczymy sobie, jak wymawiać to w modelowy sposób w języku hiszpańskim. Zapraszam! Witam Ciebie na jednym z najbardziej pomocnych w nauce języka kanałów. Jestem siedmiojęzycznym poliglotą, a tutaj dzielę się wiedzą, dzięki której nowych języków uczę się w miesiące i dzięki której osoby, które nie wierzyły, że mogą nauczyć się języka, dzisiaj mówią w językach obcych, podróżują, pracują i rozwijają się międzynarodowo. Nowe nagrania pojawiają się od 2 do 7 razy w tygodniu, dlatego jeśli chcesz być na bieżąco, kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. My tymczasem przejdźmy do tego, jak wymawiać literki lily oraz y. A tutaj wymowa będzie się różniła w zależności od regionu świata, w którym będziemy. Na przykład w Centroameryce literki lily wymawiamy jako i powiemy po prostu pollo. Z kolei na północy Hiszpanii, na przykład w Galicji, te literki wymówimy jako dzi i powiemy podio albo dziubia. Albo Casa Gadiega. Tak swoją drogą, bardzo dobra restauracja na Majorce, szczerze polecam. Co niektóre starsze osoby w Hiszpanii, lily wymówią jako li, czyli powiedzą polio. Natomiast w Urugwaju i w Argentynie ten dźwięk bardzo często wymawia się jako zi, czyli powiemy pozio. Jest to dźwięk pomiędzy szy i ży. Natomiast w modelowej wymowie hiszpańskiej, czyli w castellano, które uważane jest za taki wzorcowy hiszpański z Hiszpanii, dwie literki ly wymawiamy jako delikatne i powiemy pollo, pollo. To jest dźwięk pomiędzy i zi. Pollo, jabe, jubia. Teraz przejdźmy do literki y, którą wymawiamy albo jako to delikatne i, czyli na przykład playa, albo w Centroameryce oczywiście powiemy playa, a możemy usłyszeć też wymowę plaża w Argentynie i w Urugwaju. Ja osobiście używam tej wymowy, w której mamy albo delikatne i, albo w której mamy literkę i. I mówię po prostu major albo major. I to są dwie tak naprawdę najpopularniejsze wymowy. Natomiast kiedy literka Y znajduje się na końcu słowa lub pomiędzy dwoma słowami, wymawiamy ją zawsze jak I, czyli powiemy na przykład Ana i Pablo, Ana i Pablo. A także usłyszymy to w takich słowach jak rej, lej, oj, czy też soy, estoy, doy i boy. Mam nadzieję, że to nagranie było dla Ciebie pomocne. Jeśli masz pytania dotyczące nauki hiszpańskiego lub innych języków, czy też szybkiej nauki języka, napisz mi o tym w komentarzach, bo Wasze komentarze są dla mnie najlepszą inspiracją do tego, żeby robić przyszłe nagrania, bo wiem po prostu, jak Wam pomóc najlepiej. Dla osób, które napiszą najciekawszy komentarz, raz w tygodniu losujemy koszulki z jakimś ciekawym, zabawnym lub inspirującym cytatem dotyczącym nauki języków. Natomiast jeśli jesteś zainteresowany szybką nauką języka, zachęcam Ciebie do odwiedzenia mojej strony kodpoligloty.pl, bo tam, jak zasubskrybujesz, zaczniesz dostawać bezpośrednio na swoją skrzynkę mailową moje najlepsze wskazówki dotyczące nauki języków w miesiące. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia.